koło za skrzynki dostawał za hidropa. 50 koła miesięcznie było. 50 chyba ileś? Bank, oj. Kwansze zarobki, tak, zrobiłem w ciągu ostatnich 7 dni. Jestem milionerem. Na tym szocie szpaku na początku żyje jedynie jak bagieta. Chyba, gdzie jest mój ryż, kurczapie? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus? I teraz wy odpowiadacie. Na wieki wieków, amen. Myślę, że to trzeba to omówić, nie? Ktoś zapyta tak. Jak to się stało? Na Discordzie XI jest kanał, który się nazywa Godziny Streamerów. No jest tak, siedziałem wczoraj o 22:33 i coś mi tam mignęło chyba. Miałem po prostu, świecił się kanał, nie mówię, wejdę zobaczyć. Patrzę, Olsz napisał, że wtorek 8. No to ja sobie wszedłem i sobie napisałem tak o. No dla beki, bo wszyscy wiedzą, że tak jestem codziennie o 10. Przy 4:10. Potem sobie siedzę i ja nagle Oliwia krzyczy: Artur, Artur, patrz na jej streama. I ludzi i pokazuje tego tweeta. Mówię, aha, no dobra, spoko, nie? Ja dla jajec, słucha dla jajec, no i tyle, no. Jakby tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii, panowie. Nie jestem w XI, tylko po prostu dla jajców sobie wpisałem. No, także ja jestem dalej Rybson Investments. Ale dziwnie ten OBS teraz wygląda, A, patrz jak to wygląda teraz. Tak wygląda. Nie podoba mi się. Tryb studia jak najbardziej, ale to mi się nie podoba. Ten mikser. Widzieliście, że wczoraj przegrało w ogóle Zero Tenacity? To są jakieś noby. Ja tu wyszedłem w pewnym momencie z tej gry. Oglądania w sensie. Pa, o, tu, to oglądałem. No mówię tak, no GG, no kur... Jak ten blur, to gra niebieskiego smite na że ty. Cześć do wojska jak Luki. Nie. Widziałeś, że Besties nagrał odcinek o Xayo? Mamy dla was niesamowite wieści, więc jak już mogłyście zauważyć od kilku odcinków, jeżeli nas oglądacie na YouTubie, zawsze przy rozstaniu wydaje nam się, że to jest koniec świata, że już nie poznamy nikogo, a później kolejny związek jest lepszy. No może nie, miałam. Dobra, nie zawsze, nie, nie zawsze jest lepszy. Nie zawsze jest lepszy, ale... Co ta poleś tak cieszy? Cała taka zadowolona? Później zaproponował mi pierwsze spotkanie. Kontrowersyjne, bo to ja do niego jechałam pierwsza. Organizował z przyjacielem spływ kajakowy i mnie zaprosił. Jezu! To pisze Szczuras! To Szczuras pisze! W rolę kobiety się po prostu wcielił. To dość cenna uwaga w sumie, że ludzie, którzy przychodzą, są streamerami, są najczęściej ludzie, którzy mają po 30 widzów, tak samo na przykład jak szachowy mentor. I nazywają się streamerami, no, że jestem streamerem. Zaczęłam poznawać jeszcze więcej jego znajomych. Razem z nimi streamowałam. Byłam dla niego najlepsza i tak też mi to okazywał. Robił mi prezenty, chociaż raz jednego nie dostałam, bo tak go schował w moim pokoju, że aż się zgubił. Ej, tu się ktoś chyba... Wydaje mi się, że tu ktoś chyba się za Majkę podał. Że ktoś po prostu się wcielił w rolę Majki i po prostu... Jako Majka pisze. Siedział w domu i streamował. Siedział nawet po nocy. Ale miał chociaż coś z tych streamów? Przecież to jest ten, o tym, jaką ma. Boże, ten co Tristaną grał na bocie i Dark do sąsiada, ma bana na Twitchu. Czekaj, siedział nawet po nocach, bo chciał jak najwięcej otrzymać donate'ów. Okay. Zaczynał zbierać publikę, ja go wspierałam. Siedział po nocach? No, no. Siedział po nocach. Streamer, który siedział po nocach. No wiesz, no ale czasem trzeba... Ja też nie wiem, jakie to są kwoty, taki początkujący streamer, ile może zarabiać. W ogóle nie wiem. Nie, no myślę, że początkujący to, to nie jakoś dużo. Ale no, bo to ludzie muszą ci przesłać. Taki dość popularny. No ciekawe, ile zarabia. Płaciłem teraz podatek kwartalny, ja myślałem, że mnie p***oli, nie? Przerzuciłem się na podatki kwartalne z miesięcznych, myślałem, że mnie p***oli, jak zobaczyłem kwotę. Kurwa, człowieku, żaba nie kłamał, żaba nie kłamał, płacę podatki większe niż myślałem o zarobkach, naprawdę. Mandero z Nikołaj za skrzynki dostawał za kidropa. Dobrze. 50 koła miesięcznie było. 50 chyba ileś? Dwa miesiące porobiłem i miałem takie... Ej, ja wiem, że robię to najgorzej jak się da. No. Bo naprawdę wchodziłem od niechcenia no. I kręciłem, bo mi nie sprawia radości otwieranie tego. Jak jest stuwa. To, tak. Ja cię i po dwóch miesiącach po prostu miałem takie, że ale to ja nie mogę tego robić dłużej. A jeszcze mi tylko powiedz, nie mogę. Jakie lata? Ja streamowałem. Czyli 22, 21, miałem. Coś takiego? Czyli jeszcze przed tymi wszystkimi inflacjami i tak dalej. Nie wiem, czy to później poleciało. Wczoraj Awmusia zlikowała swoją średnią roczną kroków z telefonu. Co? A, jest coś takiego? No teraz okres, ma jest człowieku, naprawdę, nie wiem, okres u kobiet jest jakiś p***lony. Dlaczego? A kobiety podczas okresu nie myślą w ogóle racjonalnie, one tylko i wyłącznie, człowieku, kierują się emocjami, to jest tak p***lone. Kroki. Dzisiaj 62 były. Średnio, dobra, średnio, ile macie kroków średnio na dzień? 5K. No to ja trochę mniej mam, trochę mniej mam. Mimo wszystko myślę, że dobrze, żeś powiedział, żebyś poszła na terapię. Uważam, że każdy powinien pójść na terapię w swoim życiu. Nawet jeżeli jesteś zdrowa, to i tak to ci pomoże, że wyciągniesz coś z tego. Gwiazdoskłon, brazy moje oczy tak jak popcorn. Trzymam stery jak kapitan Ameryka, czyli mocno. Jestem w miejscu, gdzie dochodzą tylko wybrańcy. Na polu bitwy życia nie potrzeba mi już tarczy. Takie dziwne flow mają, nie? Trzymam
ster jak kapitan Ameryka. No, no tak, no, no właśnie, no, no tak. Człowieku, wczoraj grałem w taki straszny horror. Zmusili mnie. Szklana Y2J zmusił mnie do grania w bardzo straszny horror. Przeszedłem go, ale naprawdę był straszny, nie? Mega taki klimatyczny tej. Nie, mi się wydaje, że po prostu, no, no mają problemy, które nie potrafią rozwiązać, po prostu dosują ich. Ja nawet nie wiem, czy to bezpośrednio w nas, szczerze, w tym streameru, bo dzisiaj czytałaś na stronie, że o 10 znowu moneta. W sensie na fanpage'u pisali ludzie w komentarzach. Nie wiem, nawet jeżeli to jest jakiś, jakiś widz albo jakaś konkurencja czy coś, no to cringe, że to nie zostało naprawione jeszcze, nie? To cały czas, jest czekane, no. Ja pierdziu. Ale pozamiatał. Mamo, nie odkurzaj, Kenen odkurzył dole. Chcesz full body workout ze mną? No, możemy kiedyś pójść, nie? Ziomeczku, Kohima, jesteś moim, naprawdę, nie? Ulubionym nerdem. Takim, co myślisz, że się zna. Chyba. To ponieważ w umach wstać drugie. Także kokieterka. Kokieterka. To jest Razork. Yo! Zabiłem Razorka 1-1. Zero. Znaczy tym Szywaną. Yo. To jest Razork. Serio, jak coś. Nie żartuję. Serio, to jest Razork, który teraz sprawdziłem. Będę ojcem? Zuska Kluska? Jak, El Condones, będziesz ojcem? Co ty olisz? Na rozgrzewkę bym napisał tak, jak ja Michał Beszczel, tak ty Michał Szpak. Miałem ci nie odpowiadać, ty k***o na tego gniąta, ale ludzie nalegali, więc myślę, co tam. Bank, oj, zlikowałem swoje zarobki, tak, zrobiłem w ciągu ostatnich 7 dni 650 dolarów, jestem milionerem. Na tym szocie szpaku na początku już nie jedno jak bagieta. Gdzie jest mój ryż z kurczakiem? O, masz ten ryż z kurczakiem. Ja przesypałem go do takiej paczki. Niedobry ten ryż z kurczakiem stary, nie? Słuchajcie, następny streamer, dobra, to szukam. Wpisznik streamera, rybsą lol. Płeć mężczyzna. Nie walczył we freakach. Nie gra w lola. Zaczął się grać wcześniej, się nie już. Okej, okay, bonkol. 2015, jakiś dinozaur i nie lolowy. O ja p***. Izak? Nie mniej followersów ma jeszcze, Jezus. Może Blackfire Eyes, ty. Największa liczba widzów. Trochę więcej, okej, okay. Ale mniej followersów. Naprawdę ma tyle followów. Jak opowiadam, że w czasów Herco to miał f*** followów. Nie mam pojęcia, kto to może być, kurwa, no naprawdę, no nie wiem. Mamon? Liczba widzów między 400 a 600. No właśnie myślałem, że Saju, ale nie. Punio, k***a. Kontekst, bo on totalnie nie ma znaczenia, ale jeśli... Jeśli ja gadam z laską, chcę się z nią poznać, fajnie się gada, się lubimy czy coś, chcemy się poznać, a ona wali tekst, no kolega nie narzekał jak ściągał, cokolwiek, czy to stanik, majtki, whatever, nie ma to znaczenia, takie teksty, no nie są fajne w stronę drugiego faceta, no i tyle. Wiązanie się z Tyfiarą, która miała jakieś problemy psychiczne i jest tego świadomy, to jeszcze taka, co jest trochę atencyjna. To jest totalnie zły pomysł i robisz to tylko po to, bo mega zależy na ruchaniu, z desperacką szukasz po prostu zamoczenia. Ona mi wysłała z dupy zdjęcie stóp. Tak? W skarpetkach ja sobie zażartowałem, mogłoby być bez skarpetek. Tak żartobliwie, no bo ona ma chyba już z 5 zdjęć swoich stóp bez skarpetek na Instagramie, więc whatever. No i nawalnęła tekstem, póki nie narzekał, jak ściągał. No i spoko, jak ona tam się spotyka z jednym, dwoma, pięcioma streamerami, 10 kolegami, woli... Póki? No proszę, póki zapukał? Dobra, prawdopodobnie doszło do sytuacji, kiedy Astyryt i Radom rozmawiają o przyjemnościach przyziemskich, cielesnych, że tak wyrażę, i w momencie, w którym, nie wiem, jest jakaś sytuacja, coś tam, bla, 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 czy ten, no to ona z tekstem wali do niego, że no ktoś tam jej narzekał, jak ściągał i że generalnie wspomina tych byłych mężczyzn, co się Bruce'owi ewidentnie nie spodobało i dlatego poleciał unmod Astrid na kanale i w zamian za to stała tylko VIP-a. XD. Jak ja poznaję dziewczynę, piszę z jakąś dziewczyną, to nie piszę z 6 laskami. Piszę i poświęcam uwagę jednej. Jak się ułoży fajnie, jak się nie ułoży trudno, do widzenia. Next. Dla ciebie sytuacja typu, że idziesz do psychiatryka, wybrać sobie kobitkę i potem się dziwisz, że ma problemy psychiczne jakieś albo coś takiego. Na tak, może, ja wiesz coś, typu na przykład, nie wiem, że wiedział co brał. Tak, bo nie wiedział z kim wchodzi w relację. Nie? No nie chodzi o to po prostu, że on
Był zupełnie świadomy tego, jak ona się zachowuje, co robiła w przeszłości, jakie są naprawdę jej priorytety w życiu i tak dalej. Jest zdziwiony. Dobra, Beciak, startujemy? No, możesz startać. No i nie, czy uważacie to, że sam jest beta ze mnie? Zimbrak, estrogenu, Beciak. Co jeszcze, co się wymyśli? Gerber. Nie no, to co napisała, to jest cringe moim zdaniem. Że tak jakby, że coś tam nie narzekał. To takie o, chwalenie się, że coś tam ten. No nie, imo cringe. To od razu do p***a. W sensie, problem jest taki, że on ciężko ma to znaleźć, bo on znowu nie wychodzi, tak samo jak ja zresztą. Tak samo jak pewnie reszta lolowców, tylko oprócz Arquella. Ciężko się poznaje nowych ludzi w tym wieku, no. Tak szczerze. No jak nie chodzisz na jakieś domówki albo gdzieś, nie uczęszczasz, no to jak masz poznać ludzi? Na Tinderze? No nie zdajcie sobie sprawę z tego, jak po szkole się ciężko szuka relacji. Pewnie wie, nie, chociaż większość z was pewnie wie. Ale naprawdę, jak się kończy edukacja z liceum, techniką i tak dalej, bo na studiach wydaje mi się, że nie masz takiego kontaktu z ludźmi, to serio ciężko się szuka ludzi. To kłamstwo? No nie, nie uważam tak. Bo w pracy już wiesz, ludzie mają swoje grupki i tak dalej, są ludzie starsi, młodsi. No i zdaje się, że Bruce... Spragniony miłości strasznie. Nie masz takiego wrażenia? Tak mam wrażenie, że kurczę, on chciałby być pokochany i chciałby się zakochać. A nie ma w tym nic złego, to normalne. Ale to za to, jak on lasytuje te miniony, to w mordę powinien dostać, naprawdę, tak mi wkurza. No jak mundosem można miniony mi stać w taki sposób? Nie, bo jakby ja mam grupkę swoich przyjaciół. Ilu? Trzech, czterech. Tego się trzymam, nie potrzebuję więcej w życiu. I tak przyjaciół, nie znajomych, nie kolegów, tylko przyjaciół. Że random jest starszy niż Xayah, to jest tak f***one. Akurat. On wcale nie jest taki biedny, mi się wydaje, bo ja bym oscylował, że zarobki random Bruce'a wynoszą mniej więcej około, powiedziałbym, od 8 do 10 tysięcy. Najprawdopodobniej. Plus jeszcze darowizna od mamy. Więc tak jakby on naprawdę żyje, wydaje mi się, to są naprawdę dobre zarobki jak coś. To są naprawdę dobre zarobki, tylko po prostu on nie potrafi zarządzać. Zarządzać po prostu, wiesz. Wydatkami! Pójść na świat i oczami, dałbyś sobie dupy. Trekiem, może być tego, może... Szczerze wydaje mi się, że Bruce jest szczęśliwszym człowiekiem od większości widzów, którzy tam u niego siedzą. I nawet tutaj. O, jak masz tylko te nowe cele, które podniosą ci standard życia? No właśnie, to jest to. Wydaje mi się, jakby... Właśnie to jest ważne w życiu, mi się wydaje, żeby widzieć te krótkoterminowe cele, które sobie... Właśnie o tym była gadka przed chwilą, że... Żeby te krótkoterminowe cele widzieć po prostu w swoim życiu i sobie je wyznaczać. Nie muszą być jakieś cele, jakieś po... Na przykład, nie wejdź na Mount Everest albo coś takiego. Ja przynajmniej mam a propos na przykład, to mam tak. Tak jak mówiłem, zrobić prawo jazdy, dalej chodzić na siłownię, kupić nieruchomość i człowieku na przykład, nie wiem, wejść na Giewont. I to jest tyle, a na przykład dla ciebie może być tak, nie wiem, zdać coś na studiach, albo na przykład, nie wiem, pojechać raz gdzieś na przykład do roboty na 2 miesiące dorywczo, albo coś z tym stylu. To nie muszą być jakieś niepo***one jakieś plany. No bo nutę Włodara już patrzę, Włodar, jest kasa. Ej, nawet spoko! Ja nie jestem fanem muzyki Włodara, bo ten dzień kota i się wie, że tak... Ale to mi pasuje nawet, mi się podoba. Fajnie, taki kurwa... Spoko. Janiner, co wy p***pany? Ale mnie ograł, Kill him! Nice! Jest! Honorowy! Wyrywają ba! Pomocy! Pomocy w bazie! W bazie pomocy! Malaki no. HWDPJD. Dzwonię, Krzysztof. Artur Gębicz dzwoni. Czemu Artur Gębicz dzwoni? Będę taki wujek. Słuchaj tego, patrz. Teraz odbierze. Kurwa. Co się dzieje? Jeszcze raz, pomóż ponownie. No mordeczka, jestem w trakcie gry, teraz nie mogę rozmawiać. Aha, ja pierdzielę, ja się do ciebie zadzwonić z życzeniami. A z życzeniami, dobra, to dzięki, nara. Aha, to tyle? Ja pierdolę, to tak po prostu? Zero, bądź też 3 do 6 tysięcy, za naprawdę miał sporo roboty. To gratuluję. To nie, to wiecie co, to ja was zapraszam na mojego OnlyFansa. Jakby ja nie wiem, z kim jest mój były i szczerze mnie to nie interesuje, bo mam własne życie. Ale jeżeli znasz tą osobę, to możesz jej przekazać, żeby się nim lepiej zajęła, bo po ponad roku od rozstania dalej do mnie pisze i mnie podrywa. Ja wam naprawdę życzę powodzenia. Wszystkie TikToki bombelu na razie praktycznie. Siemano! Siemanko, wszystkiego najlepszego! Dzięki, ale się zdziwiłem bardzo, że dzwoniłeś, żeby mi życzenia złożyć. No bo dzisiaj są imieniny Krzysztofa. Racja. No tak, no to chodziło. No. A ile to już lat, no Krzysiu? Ile to już lat? No jest dużo. A jak, no, ale jak na życiu? Jak na życiu? Znaczy, wiesz co? Hiszpan zdrowy, związek się trzyma. Nie wyprowadził się, chociaż było bardzo blisko.
w pewnym momencie. Tak, nie wiem, psychicznie, finansowo, stoję dobrze. Zadowolony jestem swojego życia. Myślę, że ten wiek 30 lat to jeszcze, to może nawet jeszcze nie najlepsze przede mną. To jeszcze najlepsze przede mną. O, tak bym powiedział. Liczę na to, że jeszcze dużo dobrego mnie czeka w życiu. A nie już tylko emerytura, nie na rodzinę i... 30 lat już, ale ja... Ale pojebane. Zobaczysz, zamkniesz oczy, obudzisz się kolejnego dnia i też się dowiesz, że masz 30 lat. A czujesz, że coś się zmieniło? Czujesz, tak, że tak jakoś tak wiesz? A co się miało zmienić? Tak jakby 15-latek spytał, a jak to jest mieć, nie wiem, no dobra, może 15 to nie, bo to 18 daje ci pewne możliwości, ale no jakby 20-latek pytał, nie wiem, właśnie 25-latka, a no dobra, 30 nawet latka, jak to jest? No tak samo w sumie, dokładnie tak samo, nic się k***wa nie zmieniło. Okej. No jak tam u ciebie, ryba, jak się trzymasz? Dobrze, ja spoko, zdrowie git, wszystko git. Okej. No zawsze mogło być tak jak u Bruce'a, nie? Więc jak nie ma jak u Bruce'a, jest okej. Jak nie ma jak u Bruce'a, to znaczy jak? No, że współpracę zabierają. A, no. Kobitki, a on mówi, że on tylko kobitki potrzebuje do szczęścia. Ale to dzisiaj była drama z kobitką przecież. A to nie widziałem. No to Astirid, ta wiesz, która Astirid, ta Astirid. A, no. Wstawiła tweeta o tym, że... Wyśmiewającego Bruce'a o tym, że... Ona chce alfę, a Bruce to jest beta. Tak w dużym skrócie. Nie, naprawdę mu coś takiego napisała? Nie, dokładnie było tak, że ona wysłała mu zdjęcie stóp w skarpetkach. On jej napisał coś w stylu, że fajnie by było zobaczyć bez. I ona powiedziała coś w stylu, że póki nie narzekał, coś takiego. Jak zdejmował, czy coś w tym stylu. No tam chuje, nie? Tak by no... No też dziwne. No dziwne, a to będzie dziwna relacja. Dziwne, nie wiem. Ja bym spierdolił stąd jak najszybciej. Niektóre mi się podobają, ale niektóre nie, ja nie wiem, jakieś, to motywy niewolnicze już niepotrzebne, wiesz, widzu, to niepotrzebne. Ale dziękuję za dobre intencje. Motywy niewolnicze, ten mi nie bardzo ważny. Ja później jestem rozliczany z takich... O, ja zgadałem się, nie! No i widzę Donate'a Mabana. No i lecisz. A dostałeś tą gierkę Marvel Rivals? Aha, dlatego w to gra nieuczesana. Nie dostałem tego. Czyli to jednak współpraca, a to nie było nigdzie oznaczenia, że to współpraca chyba. Nie, to nie jest współpraca. To co? Nie bierze! Ja dole! No nie bierze! Nie bierze takie rzeczy! Chyba. A też chyba blind pikuje tego Malphite'a, idiota. A jak teraz najlepszy blind pick na topa? Aurora. Serio? Nie wiem. Dobra, to mam ci fun facta. Widzisz, jak ta matka tam jakoś się zdenerwowała? To na serio zawiadomiła policję i ta policja przyszła i powiedziała mu, żeby się nie martwił. I to jest serio jak coś, to jest fun fact. Ta policja serio przyszła i powiedziała, żeby się nie martwił. Ale kiedy przyszła policja, po co? Następnego dnia. Do niego przyjechała policja? No. Czy przyjechała? Przyszła. Przyszła, ale po co? Czy by się ma nie martwić, że jest biseksualny? To o to chodzi? Że mu mówią, że jest gejem. Nie. No niemożliwe, nie. No przecież no, sam to na live mówił. No, sam to mi na live. Nie, no to wydaje mi się... Ktoś zadzwonił policję i co powiedział, nie, że... Wyszło, że jestem gejem, co mam zrobić? Czy no nie wiem. Matula po prostu poinformowała służby, no rozumiesz? Że widzowie mówią mu, że jest gejem. Tak. Okej. Okay. No, ale on cię lubi. No my lubi, ale problem jest taki, że nie możesz mieć normalnej relacji pełnosprawny. W sensie, że powiem do kogoś, do znajomego, do kolegi, ty coś tam, tak na jajca nawet, to jest spoko, jak ktoś niepełnosprawny, to od razu już patrzą krzywo, że wiesz. Że wyrywasz się na niepełnosprawnym. No, na przykład, no. Nie, no, ale tam jest cały czas taki edgy content wokół niego, więc wydaje mi się, że oni są już przyzwyczajeni, że tak to wygląda, nie? No, ale może nie, mama niepełnosprawna ale nie spoza, nie spoza bańki. No, spoza bańki nie, no. Dzisiaj co do mnie? Jakbyś jakoś minionki może... A ta Rel tu stoi i patrzy? No, stoi i patrzy. Obserwator. A patrz, no. Ja się spikowałem w tej gierce też, chyba, bo zagrałem. I też w ogóle nie skupiony byłem na grze. No Bluesa, bo Bluesa gdzieś tak dzieje właśnie. Bluesa został banny, wszyscy piszą Jasper radość, a on siedzi taki bina, zbitego psa, bidny. A na lolu, ta? No. Ale to ma chyba kilka kont, czy nie? Czy ma jeden? Nie, no ma kilka. No ale dostał bana za to, że specjalnie przegrywał gry, więc musiał grać tak chujo. Rusina, potem wysyłają go. Confident, ci konfidencie, banda rozdrobów, ci szmato policyjna. Karta z tego konfidenta, ci rozjebuj się, dalej. Zawsze piucinka, konfident, konfidenci, twój banda rozwijał, szmatok. A to jest jego najnowszy post po prostu, tak? Ostatni, który wrzucił. No. Gdy się ludzie wyzywają. Po***a trochę, co?
Ale on razem mi się... White Widow też chyba nie ma dobrego momentu, co? To ma dobry moment aktualnie, tak szczerze. No kto ma dobry moment? Teraz w rapie, kto ma dobry moment? No. Nie wiem. Kto teraz trenduje? Ale niektórzy mają neutralny. Też... No kto na przykład ma neutralny? Nie wiem, wydaje mi się, że jakiś Kaz i tam, nie wiem, inni tacy... No bo oni siedzą w swojej bańce. Cały czas. Nie, ale na przykład dlatego. Takie, nie wiem, te Bambi, Szpaku, BDOS, no to te... Łaj, też nie miałem łatwy moment aktualnie. Tutaj mam trzy minionki, chciałem wziąć po plate'a, nie? Siedzę sobie tutaj. I po chwili zauważyłem na dole, tutaj nie widać, no bo no mam zasłoniętą mapę, ale zobaczyłem, że Trynda do mnie idzie. Więc stwierdziłem, że jak mam te trzy creepy, wezmę plate'a, cieknę. Creepy się zatrzymały, no akurat, no, mam taki sytuacja. No i zacząłem uciekać, nie? No zjechałem tutaj. I no trafiłem flesza w ścianę. Co? Ej, ale ja takiego shota widziałem, że ty pod turetem tak dziwnie streszowałeś, chyba na Dariusa grałeś. Nie, za tą grę dostałem ID, za tą grę. Aha, jest tam napisane. Tak, coś, mam ID gierki, to jest ta gierka, gra się zakończyła z wynikiem 062, w tym momencie mam 062. Chłopie, k***a, ludzie rundownują gierki i nie dostają banów, bo soft intują. Po prostu Bruce jest giga k***a, ale on nie troluje na on purpose. I ma unban, ja jestem za unbanem. Cesarz daje łapkę w górę. Przecież chłopie, moi agenci powiedzieli mi, że ty się z ziomkami na normalach wyzywasz. Ty jesteś normalny, nie masz w ogóle prawa głosu. Po jęcu. I zaraz się widzimy. Dzięki za dzisiaj.